Dzień dobry, witam Państwa. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Pani Monika Falkiewicz, działaczka ekologiczna, prezes Fundacji Ekopatrol Dolny Śląsk. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Moniko, dlaczego się Pani zdecydowała zająć taką działalnością proekologiczną? Tak naprawdę już od zawsze gdzieś tam interesowałam się tym, co się dzieje w ekologii, a bardziej się nad tym skupiłam w związku z tymi przepisami, które się zmieniły w 2013 roku w zakresie gospodarki odpadowej i tych wytycznych, które nam postawiła Unia Europejska. I w 2014 roku już zaczęłam się tak bardziej interesować tym, co się dzieje tak naprawdę, czy cele, które zostały postawione tym zmianom, mają możliwość realizacji, bo wzbudzały one bardzo dużo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o osoby prywatne, które były w to bezpośrednio zaangażowane, ale także względem firm, które musiały się wdrożyć w nowe wymogi, w nowe oczekiwania. I tutaj zaczęłam się bardziej temu przyglądać, analizować ten temat, a w międzyczasie tak naprawdę wyszło, że no ekologia, która przyświecała tematowi i żeby te współczynniki były większe, większy stopień segregacji, recyklingu, wiązały się niestety też z tym, że przedsiębiorstwa zaczęły sobie szukać tutaj możliwości zarobienia. I przysłowiowe śmieci okazały się dobrym biznesem, bardzo opłacalnym. Bardzo dobrym. Bardzo dobrym. I w 2015 roku stwierdziłam, że warto sformalizować działania fundacji, bo za wiele się dzieje na rynku ekologii, ochrony środowiska z naciskiem na gospodarkę odpadową i trzeba tak naprawdę pomóc w naświetlaniu tych tematów, które są problematyczne. Często jest tak, że no niestety obywatele jako jednostka nie mają za dużo możliwości, mogą między sobą coś robić, mogą rozmawiać, zgłaszać do urzędu, ale jeżeli już jest jednostka non-profit, fundacja ekologiczna, która ich w tym wesprze, która pomoże zebrać tak naprawdę materiały, które możemy przesłać do samorządów, do włodarzy, to już jest ta taka powiedzmy siła, która walczy, która wspiera ekologię i dba o to, co o naszą przyszłość, jeżeli chodzi o środowisko. Dobrze, a jak Pani ocenia świadomość obywateli? Dziś świadomość jest bardzo wysoka. Bardzo wielu obywateli zna wartość tej ekologii z naciskiem tutaj na tę segregację odpadów w domu. Już dziś widzimy, że tak naprawdę edukacja rozpoczyna się od momentu tego przedszkolnego. Szkoły stawiają na to, firmy stawiają na to, już większość przedsiębiorstw tak naprawdę we własnym zakresie ma nakaz segregacji różnych odpadów. I ludzie nawet jak ma, to też jest tak naprawdę powiązane z tym, co firma nam dostarczy, która nas obsługuje w zakresie miasta, gminy, wioski. Jeżeli mamy postawione odpowiednie pojemniki, to nie ma Kowalskiego, który nie zaangażuje się. On chętnie wyrzuci. Myślę, że to też jest kwestia mody, która, no mój sąsiad nie może zobaczyć, że ja, broń Boże, nie segreguję, bo dla mnie to będzie po prostu zła opinia. Tak. Pani Moniko, ale jakby w obszarze fundacji znalazł się komunalnik. Ja tu miałam okazję rozmawiać z panem prezesem Alby na ten temat kilka dni temu. Dzisiaj postanowiłam zaprosić panią, bo wiem, że wy macie naprawdę dużą wiedzę na temat działalności tej firmy, która za chwilę, jak się okazuje, może zajmować się oczyszczaniem naszego miasta. No tutaj niestety czy niestety fundacja jest bardzo zaangażowana w monitorowanie firmy PHU Komunalnik. Ten kontakt rozpoczął się tak naprawdę w zeszłym roku i od tego chyba tak naprawdę fundacja stwierdziła, że to już jest ten moment na prężne działanie. O nich już wcześniej pisały media, bodajże pierwsza Gazeta Wyborcza, która zaczęła interesować się tematem gminy Łambinowice i składowiska we wiosce Okopy. Tam się pojawił temat, gdzie ewidentnie były przesłanki do tego, że zarzucano komunalnikowi działania na niekorzyść mieszkańców. Na własną korzyść, tak? No oczywiście na korzyść zysku finansowego, ale na niekorzyść i narażenie ewidentne mieszkańców na utratę zdrowia czy życia. Aż tak. Składowisko Okopy to było składowisko, które było oczywiście za starych przepisów inwestycją gminną przeznaczoną do składowania odpadów. W związku z nowymi przepisami zostało przekierowane do recyklingu, przepraszam, nie do recyklingu, tylko do rekultywacji. Temat leżał odłogiem, gmina czekała tak naprawdę dla kogoś, kto by się tym zajął, żeby to nie były dla nich dodatkowe koszty. Tu pojawił się komunalnik, który złożył bardzo interesującą propozycję finansową, jeżeli chodzi o odbieranie odpadów i zagospodarowywanie i za free, że tak to nazwę, zobowiązał się zająć składowiskiem Okopy.
tak się zajął, że rekultywacja zakończyła się tym, że odpady zostały tam przewożone o różnych porach, zasypywane gruzem, ziemią. Uznawano to po prostu za takie dziurę do zasypania i udawania, czymkolwiek. Że się czymkolwiek, najlepiej odpadami, za które po prostu dostanę pieniądze, ale ja nie będę musiał ich i nigdzie wywozić, czyli ja nie płacę. Wyrzucę, zasypię, nikt niczego nie czysty widzi. Czysty zysk. Czysty zysk. Kolejny jakiś tam temat zaczął się tak naprawdę w nawiązaniu do sytuacji w odniesieniu do bazy transportowo-magazynowej w Nysie. Tam zaczęły się zastrzeżenia, że baza jest nieprzystosowana i nieprzeznaczona do tego, żeby mieszać odpady, segregować. Mamy dokumenty filmowe, które świadczą o tym, że tak się działo. I to właśnie na tej bazie w Nysie firma Komunalnik robiła działania na zasadzie na wielkie kontenery, wysypujemy kilka łyżek, że tak powiem, odpadów, zasypujemy gruzem, ziemią, odpady, gruz, ziemia i taki piękny kontener, który był zasypany ziemią, czyli tym materiałem do rekultywacji, wyjeżdżam na okopy. No tak, to jest sytuacji, trudno. Przykładów jest wiele, bo pani, to są tak. Okopy. Jak wejdziemy na rynek nasz wrocławski, to pojawiają się problemy w Kątach, w Kobierzycach, gmina Żurawina, która adekwatnie zareagowała na to, co się dzieje. Nałożyła nakaz zaprzestania magazynowania i segregacji odpadów na hali. Oni tam w Żurawinie wynajęli bodajże halę, która miała im pomagać przy funkcjonowaniu i obsłudze gminy. Skończyło się na tym, że na tej hali po prostu zaczęto zbierać odpady. Włodarz zareagował, wezwał ich do usunięcia tego, a dodatkowo jeszcze wystosował pisma do innych urzędów, które były ostrzeżeniem przed firmą i informacją taką, jak postępowali. Ale takie ostrzeżenie przed firmą w ogóle nie zainteresowało włodarza Jedliny Zdroju, pana Leszka Orpla, który zdecydował się powierzyć kwestię właśnie gospodarki odpadami Komunalnikowi. I jak tam ta Jedlina sobie z Komunalnikiem radzi, bo być może, nie chcę być stronnicza, być może jest naprawdę dobrze, być może Komunalnik poszedł po rozum do głowy, jakby reflektował nad tym, co się działo w innych gminach i tutaj gospodaruje odpadami racjonalnie, ku oczywiście radości. Nie? I należycie, tak? Tak, tak, ku radości mieszkańców i oczywiście burmistrza. Czy to jest ku radości mieszkańców, to jesteśmy na etapie tak naprawdę analizy tego tematu, a jeżeli chodzi o Jedlinę i w ogóle całą sytuację, to fundacja bardzo się zaangażowała w ten temat i przesłała tak naprawdę w trakcie już trwania umowy z Komunalnikiem informację do pana Orpla, że te działania wynikające z historii, że tak powiem, funkcjonowania firmy Komunalnik nie zawsze były zgodne z przepisami. I my jako fundacja, która ich monitoruje, prosimy o takie, że tak powiem, bardziej zaangażowanie się w monitorowanie tej działalności Komunalnika na terenie Jedliny. Niestety, włodarze nie widzą tam problemu wynikającego. Bo może go nie ma, pani Monika. No, panie redaktor, no to powiedzmy, problem jest, bo pojawia się na etapie już samej dokumentacji przetargowej i tych zapisów, które są w umowie. Przepisy nakazują jasno, że każdy samochód obsługujący w zakresie odbioru odpadów komunalnych powinien być wyposażony w czujniki wyładunku. Samochody firmy Komunalnik, to co jest w umowie, tego nie ma, takiego wymogu nie ma. Czyli nie realizują umowy należycie. No nie ma tego punktu. No i jak reaguje włodarz Jedliny? Nie ma problemu. Jak to nie ma problemu? No bo tak naprawdę, żeby były czujniki, one są tak naprawdę przeznaczone po to, żeby urząd mógł monitorować to, co dzieje się ze śmieciarką w danym momencie. Gdzie się ładuje, gdzie wyładowuje, gdzie postoje, gdzie parkuje. Ale jeżeli oni w dokumentacji też nie mają takiego punktu, w umowie, przepraszam, nie mają takiego punktu, który by im to nakazywał, umożliwiał, że faktycznie Urząd Miasta Jedlina Zdrój będzie monitorował pracę PHU Komunalnej. No, ale chyba Jedlinie Zdrój zależy na tym, żeby wiedzieć, co się dzieje z tymi odpadami. To bardzo dobre pytanie, pani. No ale przecież w nazwie jest Zdrój, więc no tym bardziej to pytanie powinniśmy zadać panu Orplowi, to czy im zależy. Bo ja się jak najbardziej z panią zgodzę. To jest miasto, gmina uzdrowiskowa, dla której narażenie, nadszarpnięcie marki uzdrowiska. Tak, no wizerunek jest tutaj pierwszorzędną kwestią. Tak.
A tutaj, no tak, jak mamy to tak naprawdę podsumować. No dobrze, czyli nie ma problemu, tak? Nie ma problemu. Nie ma problemu. My jako fundacja, no bo tak, pisma były, urząd oczywiście się ustosunkował, że przeanalizował, bardzo dziękuję, on nie widzi żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest realizowane zgodnie z umową. Tylko że umowa nie ma podstawowych punktów, które umożliwiałyby tak naprawdę urzędowi koordynację tych działań. Jak to się nazywa, Pani Moniko? Bo to trzeba jakoś nazwać. Przychodzi wiele słów, ale tak naprawdę według mnie to tak naprawdę jest przyzwolenie Pana Orpla na to, żeby firma działała nie do końca zgodnie. Jak ja tego nie monitoruję, jak ja tego nie widzę, to ja nie widzę, że jest jakiś problem. Tak. No czekamy, dobrze, ale my dalej, wie Pani co, to jest tak, że my dalej cały czas monitorujemy, my ciągle informujemy. W tym momencie wychodzi pismo do burmistrza odnośnie całej akcji, która była w Wałbrzychu, w którą był zaangażowany komunalnik. Akcja dotyczyła sprzątania świata. Tak, 4 dni worki zalegały nasze miasto piękne. Tak, i to jest właśnie taki. A wie Pani może, gdzie się podziały te worki? Bo nikt tego nie wie. Nie, to jest nasza wisienka na torcie, bo komunalnik ma w dokumentacji, że taką instalacją, gdzie będzie wywoził odpady, to będzie Półoświdnica. Tak. Półoświdnica nie ma zielonego pojęcia. Aha, czyli w dokumentach widnieje Świdnica. Tak, no bo Półoświdnica umowy z komunalnikiem nie ma, odpadów z Wałbrzycha nie odebrała. Wiemy, no bo też pojawiły się oczywiście gdzie są te worki? Pytania, że może wywozić do Bielawy albo do Ścinawki. Ja oficjalnie zapytałam, nie odebrali takich odpadów z terenu Wałbrzycha od firmy PH Komunalnik. Boże, to gdzie są te worki? Wyparowały. Pani radna, tak szczerze mówiąc... Ale jest jedna z gmin, która właśnie nie mogąc odnaleźć pytania, znaczy odpowiedzi na to pytanie, zleciła firmie detektywistycznej odnalezienie odpadów, tak? To ja czekam na wyniki takiego właśnie śledztwa. Tak. Ale która to firma użyła takiej agencji detektywistycznej? Nie mam pojęcia. Gmina chyba jakaś. No jeżeli tak naprawdę, no jak zaczniemy analizować całą sytuację, no to powinno tak naprawdę zależeć naszemu Wałbrzychowi na tym, żeby ustalić, no słuchajcie, no myśmy Wam zapłacili za usługę, ale jeżeli są zastrzeżenia, gdzie się podziały odpady, Wy nas informujecie, że tu, a ich tam nie ma, no to jest znak zapytania dla Pana Prezydenta. Pani, rozmawia Pani z Panem Prezydentem Szemejem, bądź też osobą wyznaczoną przez niego? To... Powiedzmy, mailingujemy, jeżeli chodzi o zadawanie pytań i odpowiedzi, które oni nam udzielają. No, w tym momencie jest zadanie pytania do Pana Grudnia, który jest oddelegowany do tego tematu. Rzecznik. No co się stało? No gdzie są worki? No, co odpowiada Pan Rzecznik? Na razie nic. Czekamy na odpowiedź. Bo sam nie wie. Myślę, że jest na etapie ustalenia. My tak naprawdę, wracając do tematu Jedliny, swojego czasu zrobiliśmy taką, że tak powiem, swoiste śledztwo i jeden z zaangażowanych ludzi pojechał za kierowcą komunalnika, który na terenie Jedliny zebrał odpady i powinien z tymi odpadami udać się do odpowiedniej instalacji. Nie zrobił tego. Kierowca po prostu wziął kolegę, bo jest ich dwóch, odwiózł kolegę do domu, sam pojechał bodajże gdzieś koło Dzierżoniowa. Zostawił na swoim prywatnym parkingu przed domem na podwórku śmieciarkę załadowaną odpadami, rano wsiadł o 5:00 i pojechał z powrotem do pracy. Myślę, ale to są tylko moje domniemania, że doładował sobie gdzieś tam coś jeszcze i tak naprawdę pod sugestią realizacji umowy danej gminy coś tam wywiózł na ich konto. I myślę, że to też się mogło wydarzyć w temacie tych odpadów i tych śmieci z akcji sprzątania świata. No bo jeżeli ich nie ma, a sąsiadującą gminą, którą obsługuje PH Komunalnik, jest Jedlina Zdrój, no to nie trzeba mieć wielkiego domniemywania. A to może że te publicznie zadamy Pani Moniko to pytanie, kierujemy je do PH Komunalnik, gdzie są worki ze śmieciami pochodzącymi ze sprzątania świata? Proszę nam odpowiedzieć, tak? Bo my mamy dokładnie takie pytanie właśnie, gdzie są te worki? Bardzo albo do Urzędu Miasta Wałbrzych, niech nam, no bo to jest ich nakazem, zobligować teraz wykonawcę, skoro pojawiło się pytanie i Wasza odpowiedź, powiedzmy, jest nierealna, nieprawdziwa, proszę nam tutaj wskazać, co się stało. Zwłaszcza, że komunalnik, i do tego właśnie tutaj trzeba dotrzeć, no właśnie będzie się zajmował śmieciami naszego pięknego miasta, tak? Teraz, bo wygrał przetarg na obsługę. No przetarg wygrał doskonale. Kwota, którą zaproponował, jest o 50% niższa, blisko 50% niższa od firmy, która się do tej pory zajmowała tymi sprawami w naszym mieście, więc pytanie jest jak najbardziej właściwe.
Tak, jest to pytanie właściwe. Myślę, że jest to pytanie, które powinno prezydenta Szołomeja zelektryzować. Tak, bardziej obudzić jego czujność, bo jeżeli mamy firmę, która będzie nas obsługiwała i w momencie takiej, powiedzmy, zapowiedzi tej współpracy, którą była akcja sprzątania świata, mamy znak zapytania w takiej postaci, no to o czym świadczy ta dalsza współpraca? Że jeżeli w tym momencie wykonawca no, ewidentnie nadużywa po prostu swoich możliwości, nie dopełnia obowiązków, które wynikają ze zlecenia, może tak naprawdę tą dalszą współpracę, już taką trzyletnią, co dla mnie też jest szokiem, prowadzić w ten sam sposób. Żebyśmy się nie obudzili z sytuacją, że takie odpady już odbierane w trakcie realizacji umowy, jeżeli zostanie podpisana przez Wałbrzych i PHU Komunalnik, to się obudzimy z takimi odpadami gdzieś za granicami miasta Wałbrzych, na lewym wysypisku, no bo gdzieś będą musieli te odpady wyrzucać, wywozić. No ale 50% niższa kwota zaproponowana w tym przetargu, oczywiście nie zakrawa to na dumping jakiś? Są to ceny dumpingowe według mojego uznania. Instytucje, które tak naprawdę to analizują, według nich nie. Określenie ceny dumpingowej ma wiele płaszczyzn, jeżeli chodzi, ma być tak naprawdę wykazany zarobek. No i powiedzmy, że ten zarobek jest, on nawet może być 2000, ale jest. Zarobek jest. Tylko, Pani Dato, jeżeli mamy firmę, która wchodzi na nowy rynek, dla której kosztem są nowe pojemniki, wyposażenie całego miasta w nowe pojemniki, w miejsca te bazy takie, gdzie mamy zapewnione segregację i to o nim, w ich interesie jest po prostu to zrobić, musi firma wynająć nową bazę magazynowo-transportową, dostosować ją do wymogów, zatrudnić pracowników, którzy będą tu obsługiwali, no bo przecież Wałbrzych to jest duże miasto, które i takie duże miasta nigdy firma PHU Komunalnik nie obsługiwała, więc są to dodatkowe koszty, których na przykład poprzedni wykonawca już by nie musiał ponieść, bo już to wszystko ma. Ja rozumiem zastrzeżenia mieszkańców Wałbrzycha, przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o te różnice cenowe, bo nasuwają się też jakieś tam informacje, a że poprzednicy za bardzo wywindowali i tak dalej. Niech to da tak naprawdę tamtej firmie też do myślenia, ale bądźmy realistami. Taka różnica 50% jest po prostu od razu rażąca według mojej oceny, a tym bardziej, że w międzyczasie w temacie komunalnika taki sam problem pojawia się w Opolu, że tam różnica cenowa między oferentami, gdzie oczywiście komunalnik znowu jest prowodorem do całej sytuacji, że on będzie prawdopodobnie wygranym, też jest 40%. I tam nie mamy Alby Dolny Śląsk, tam mamy Remondis. Tak. I oni też nie widzą możliwości. To są przecież miasta duże, miasta, które składają się z wielu kamienic, dzielnic. Koszty w ogóle odbioru tych odpadów są ogromne. Więc ja się tak zastanawiam, jeżeli ktoś dumpingowe ceny... To jaką ma receptę na zarobienie jeszcze na tym? Nie mam pojęcia. Recepta jest... No, a mają bazę u nas? Czy mają bazę? Tak. Czekam, a czy wie Pani co, to jest tak, że komunalnik posługuje się i to jest zastrzeżenie do komunalnika i zastrzeżenie do przepisów, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadową i do włodarzy, którzy powinni mieć uruchomioną czujność pod tym względem, że wszystkie dokumenty, które przedkłada firma komunalnik, jeżeli chodzi o posiadanie bazy, odpowiedniego sprzętu, to są oświadczenia. Oświadczenie nie podparte żadną umową, żadnymi dokumentami. Nie wierzę. Czyli oświadczam, że czy mam bazę. Prezydent reaguje na takie oświadczenia? Przecież każdy może sobie w oświadczeniu... Zgodne z przepisami prawa. Przepisy niestety prawa w zakresie gospodarki odpadowej umożliwiają oferentowi składanie oświadczeń. Jest to prawo mocne. I komunalnik pisze, że ma bazę i włodarz mu wierzy. Tak. I nie sprawdza. Nie sprawdza. Nie musi. Ale może chce. Powinien chcieć. Tym bardziej, że fundacja przesłała informacje dowodowe, że jest wiele spraw na terenie Opola, Dolnego Śląska już, gdzie zostali odrzuceni na etapie przetargu, ponieważ udowodniono im, nawet jest wyrok w KIO, gdzie udowodniono im, że oni dopuszczali się manipulacji oświadczeniami, składali oświadczenia nieprawdziwe. Więc no to jeżeli mamy takie dowody, to zacznijmy się zastanawiać. I nasz prezydent posiada wiedzę dotyczącą takich dowodów? Oczywiście. Pan prezydent dostał również taką informację. Gdzie było ewidentnie, no Pani redaktor, każde media dzisiaj w Wałbrzychu piszą o tym, dla każdego to jest temat gorący, bo
wzbudza wiele kontrowersji. Z jednej strony ludzie prywatni, którzy pracują w firmie Alba Dolny Śląsk, starają się coś z tym zrobić, bo są to dla nich stanowiska pracy i ja ich rozumiem. Jeżeli są zastrzeżenia do funkcjonowania poprzedniej firmy, to proszę pana prezydenta, no tak, możemy o tym porozmawiać, zmieńcie to czy tamto, ale jeżeli patrzymy tak naprawdę na to, co się dzieje względem komunalnika, który ewidentnie ma i co do Jedliny, i co do poprzednich jakichś gmin zastrzeżenia, no to zacznijmy myśleć racjonalnie. Prezydent jest racjonalną osobą, która stawiała zawsze na Zielony Wałbrzych, na zdrowie, środowisko, więc ja ale mam... jeszcze kilka lat temu prezydent był zachwycony współpracą z Albą. No ja wiem, że kilka lat temu był zachwycony i mam nadzieję, że te 3 lata pracy też były owocne, no bo nikt nie miał zastrzeżeń do tego, co się dzieje. Śmieci były odbierane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramami, to było ważne. Alba dostarczała do urzędu ten monitoring, który umożliwiał włodarzowi, że tak powiem, nawet cykliczne jakieś tam sprawdzanie całej współpracy. A w tym momencie spójrzmy na sam przetarg. No przepraszam, ale jeżeli każdy jeden poprzednik, który startował co roku do przetargu, bo taki był okres zawarcia umowy, miał nakaz GPS-ów, czujników, monitoringu, kamer. A dzisiejsza przetarg nie zawiera takich elementów. Nie ma potrzeby. No. No to tutaj to, że w ogóle jest na 3 lata, a nigdy tego prezydent nie preferował, tak? Zróbmy tą opcję co rok i oceniajmy. Panie Moniko, no bo tutaj to są jakieś takie zupełnie oczywiste kwestie, o których my dyskutujemy. No to jak nie wiadomo, o co chodzi, to o co chodzi? Chodzi o kasę. Ja, no teraz kwestia, czyli na jakim etapie to dobrze, ta kasa? Czyli tak mam, czy może na to, co się stało z komunalnikiem, rzutuje bardzo zła sytuacja finansowa, w której się nasze miasto znalazło? I stąd takie zachowanie prezydenta? No bo tak, cena 50% niższa, oczywiście za tym idzie także to, że komunalnik nie musi absolutnie mieć dobrych samochodów, nie musi mieć bazy okazanej panu prezydentowi, nie musi mieć czujników, nie musi mieć doświadczenia, jak się okazuje, nie musi mieć kompletnie niczego, tylko wywoźcie te śmieci. Nie obchodzi mnie gdzie, te worki niech sobie tutaj leżą po 4 dni, w końcu je zabierzcie, oczywiście nie wiemy gdzie je zabraliście, ale najważniejsze, że już nie leżą. I to jest właściwa polityka według pani? No zadaje mi pani pytanie, które powinno być zadane prezydentowi. No panie prezydencie, no. No prosimy. O stosunkowanie się do takiego tematu, do takiego zapytania. Ale grudzień coś z panią dyskutuje, no, tak? Na razie czekam na odpowiedź. Czyli tak naprawdę. Taka jednostronna jest rozmowa. Tak, grudniem, no to są kwestie pytania. Tutaj też no wiadomo, że firma, która wcześniej współpracowała tutaj na terenie Wałbrzycha, też zadaje pytania, no bo u nich jest to być albo nie być, jeżeli chodzi o pracowników. No to są Wałbrzyszanie, którzy się też zgłaszają do fundacji z prośbą o pomoc, z prośbą o informacje, które mogłyby im pomóc, nie jako Alba, tylko jako Kowalski, który mieszka po pierwsze w danym mieście, który pracuje w danym mieście i któremu chyba, z tego co pamiętam, prezydent tak naprawdę był zachwycony tą sytuacją, że jest to firma nasza wałbrzyska, która nas otrzymała. Tak, lokalna. Nasze podatki zostają, pracownicy, nasi wałbrzyszanie, gdzie był duży współczynnik bezrobocia, mają w końcu pracę, to w tym momencie jest to argument nieważny. Teraz ważna jest cena. I tu wrócę do pytania, które pani zadała wcześniej. Ja rozumiem. Prezydenta obowiązkiem jest racjonalne wydatkowanie budżetu. Wiadomo. Ale miejmy też racjonalne podejście do tematu. Bo jeżeli mamy bardzo niską cenę, bardzo wiele przesłanek do... Tak, bardzo wiele przesłanek do tego, żeby twierdzić, że firma no, niekoniecznie będzie działała zgodnie rzetelna z naszymi oczekiwaniami. Jeżeli będzie taka sytuacja jak przy akcji sprzątania świata, obywatele mnie zjedzą. Nikt nie chce, żeby mu pod domem śmierdziało. Teraz fajnie, mamy jeszcze zimę, przyjdzie lato, wszyscy wiemy jak jest z odpadami. Śmierdzi jak nieodbierane 2 dni. Tak. I teraz co pan prezydent zrobi? Mam niską cenę, wszystko super, budżet... Ale zawarłem umowę na 3 lata. I nic nie mogę zrobić. Mogę próbować obligować go, wzywać go, ale on mi powie, no ale ja robię co mogę. A zresztą, no jak może pan mnie... Ja odbieram. Odbieram jak tylko mogę i to funkcjonuje i nikt mi nie może nic zarzucić, bo nie mam zapisu takiego w umowie.
bo nikt mnie nie monitoruje, nikt nie monitoruje mojej działalności, gdzie jeżdżą śmieciarki, jak jeżdżą. Żebyśmy nie zostali z ręką w nocniku. Pani Moniko, co będzie się działo dalej? Pani oczywiście będzie tutaj pytać pana Arkadiusza Grudnia o to, co się dzieje. Ja mam nadzieję, że za jakiś czas się tutaj znowu spotkamy. Pani działa, tak? Pani tak. Nie odpuszcza, nie pani odpuszcza. Pyta. Dobrze. Działamy, no mam nadzieję. Ja jako ekolog, jako człowiek i matka chyba dla mnie najważniejsze jest tak naprawdę to, żebyśmy żyli świadomie. Nie dopuszczajmy do tego, żeby świat, w którym będą żyły nasze dzieci, był tak naprawdę usłany śmieciami, zanieczyszczeniami, bo ja też oczywiście wspieram akcje, które wiążą się z zanieczyszczeniami powietrza i tutaj też aktywnie działamy i wspieramy i robimy alarm smogowy nasz wałbrzyski, ale w zakresie gospodarki odpadowej, jeżeli możemy coś z tym tematem zrobić, jeżeli my podejmujemy racjonalne decyzje, to róbmy. Nie narażajmy ani mieszkańców, ani samych siebie, ani naszych dzieci na to, że w pewnym momencie po prostu będzie no nieciekawie, żeby za granicami miasta nie pojawiło się składowisko nielegalne. Nawet nawiążę do tego, co pani powiedziała o tych kosztach. No jeżeli mamy dziś 50% niższą cenę, nie daj Bóg, dojdzie do tego, do czego doszło w Okopach, w gminie Łambinowice, czy to, co się działo na bazie w Nysie, będzie takie coś w Wałbrzychu, to takie lewe wysypisko zostanie kosztem, który musi ponieść prezydent, włodarz, miasto. Czyli teraz niska cena dziś, to tak naprawdę w przeliczeniu nie bardzo zyskowny biznes w przyszłość, bo to gmina będzie musiała wyłożyć pieniądze na usunięcie tego składowiska nielegalnego. Pani Moniko, bardzo dziękuję Pani za przybycie do studia, za dzisiejszą rozmowę. Oczywiście już zapraszam za jakiś czas z nowymi informacjami. Państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z Panią Moniką Falkiewicz, ekolożką, bardzo zaangażowaną, prezes Fundacji Ekopatrol Dolny Śląsk. Dziękuję bardzo.